Ten samochód można porównać do amerykańskiego burgera. Jako, że to jest Amerykaniec, no to plastik jak w stodole. Wielu Camaro była taka bieda, dosłownie jak w Dacia Sandero. Jednak amerykańskie samochody potrafią się prowadzić, Amerykanie potrafią odrabiać lekcje i dostarczać fan za niewielkie pieniądze. Widoczność w tym samochodzie jest naprawdę fatalna. Czujemy się dosłownie jak w czołgu, albo jakbyśmy siedzieli w jakimś, nie wiem, po prostu wielkim zamku.